Hej, hej, witajcie z tej strony Edziu, a dzisiaj widzimy się w poradniku z serii Mapa od Zera. Jest to rozpoczynający odcinek tą właśnie serię. Tutaj wam pokażę takie moje protipy, jak zrobić mapę typowo od zera. No oczywiście z pominięciem jakichś tam typowo podstaw, że tam ta ikonka jest od tego, tamta jest od tego, no bez jaj, nie? Dobrze, więc przechodźmy do poradnika, bo to zakładam, że wiecie, jak się obsługuje troszeczkę tego Giant Editora. Jak nie, no to wiele osób nagrywało te absolutne podstawy. Dobrze, my odpalamy New Mod From Game. W tym momencie mamy do wyboru całą listę różnych modów, które możemy sobie zaimportować prosto z gry, bez wchodzenia w pliki i grzebania tam. Tu mam właśnie takie te wszystkie ciągniki i tak dalej. Nas interesuje tego map, czyli Sample Mod Map 1 i Sample Mod Map 2. Jak to łatwo poznać, która jest która? Macie each the file, macie mapd i Sample Mod Map 1, czyli to jest mapa niemiecka, no prosto zgadnąć. Druga to jest map US, czyli wiadomo, amerykańska. I właśnie nią się zajmiemy, ponieważ tak wszyscy ją olewają, a mi się jakoś spodobała. Dobrze, także klikam OK. I w tym momencie patrzcie, jaka jest ścieżka. U mnie jest taka właśnie. Czyli musimy szukać MyFS19 Mods. Później w moich dokumentach oczywiście. I tam będziemy szukać naszych plików. Tutaj sobie zmieniamy nazwę. Ja to nazwę Edek, bo czemu by nie. I klikamy Enter. I czekamy. Znaczy, dobra, Enter nie działał. I klikamy OK i czekamy. Mapa nam się załadowała, więc teraz musimy zobaczyć, co musimy zostawić, a co można na spokojnie usunąć. Ten persp musi zostać, sun musi zostać, bo to słońce. No terrain, to wiadomo, no jak usuniecie teren, to nie będzie mapy. Granice mapy. Ja wam polecam sobie zostawić na razie, bo i tak nie macie żadnej aktualnie, no bo to dopiero czysta mapa. Więc macie takie podstawowe kolizje mapy, żeby nie wypadać poza nią. I sobie możecie ją zostawić aktualnie tak o. Dobra, Career Start Point, czyli tam gdzie zaczynamy. Ja to mogę sobie na FC pokazać. To jest tu. Ten punkt oczywiście możemy sobie edytować, go podnosić, opuszczać. Byle pamiętajcie, żeby był zawsze chociaż troszeczkę nad terenem. Bo inaczej wpadniecie pod mapę i na start będziecie wpadać na nią cały czas i w zasadzie nic nie zrobicie. Dobrze, kolejną opcją jest Tour Icons, czyli to są te takie, bo to te takie ikonki, już wam pokazuję, z tymi pytajnikami, tak jak macie podstawy gry i tak dalej, no to na tej mapie były tłumaczone, więc ja w tym momencie to wywalam, bo mi to jest niepotrzebne, jak wy chcecie, to sobie zostawcie. Tutaj jest jakby dowolność. Fields, czyli pola, tak samo jak chcecie, zostawcie, ja zostawiam dosłownie jedno pole. Żeby mieć sobie przykład, jak to robić, nie? To są te pola tam programowalne, co tam się pokazują, te różne uprawy i tak dalej. Border Helpers, wywalamy. Gameplay. Co mamy w gameplayu? Vehicle Shop, gameplay, przechodzimy. Jak widzicie, to są też te ikonki. Tu Trigger Markers, to są takie rzeczy. Przydatne przy robieniu mapy, ja bym sobie zostawił. ATM-y, czyli te bankomaty, już wam pokazuję. Ikonka plus bankomat. Tak samo stawiam sobie jedną sztukę, bo może mi się przyda. Animal Loading Triggers, czyli to są te triggery od zwierząt. Ja sobie zostawiam, może mi się to później przydać. Transport Mission wywalam, tego nikt nie używa. Splines to są te wszystkie takie linie, które tworzyły te drogi. Ja to też wywalam, bo mi niepotrzebne. Placeholders, tu opcja jest prosta. Ja wam to chyba kiedyś tłumaczyłem na którymś poradniku albo coś takiego. Tak mi się wydaje. Ale wytłumaczę jeszcze na wszelki wypadek, gdybym gdzieś tam zapomniał tego w innym odcinku, bo też możliwe. Placeholders to jest coś takiego. To jest tak jakby, ja nie wiem jakby to przetłumaczyć na polski, ale tak jakiś przytrzymywacz, coś takiego. Czyli dokładniej mówiąc, to jest obiekt, który gra go nawet nie generuje. My go widzimy w Giantsie tylko i wyłącznie, a ogólnie zamiast niego przychodzi już ten taki placeable, ten funkcjonalny, ten działający. Warto sobie zrobić takiego placeholdera, bo w tym momencie mi się nie wygeneruje ten placeable typowo w Giantsie i Giants właśnie tak to rozwiązał, że teraz mogę sobie tutaj, nie wiem, gdzieś jakiś płotek dobudować, coś, jakiś krzaczek domalować. Ja wiem, gdzie ten silos stoi dokładnie, nie? A jakbym tego nie miał, to musiałbym tak na ślepo malować, dostawiać rzeczy, więc warto sobie takie placeholdery robić. Więc ja sobie zostawię tylko ten Farm Silo Large i resztę wywalę. Lights, czyli lampy. Jak chcecie, zostawcie, ja usuwam. Ghost Lights też. Particle System też.
Water Plains, czyli nasza woda funkcjonalna. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz, żeby została zawsze gdzieś tam pod mapą, w sensie, żeby była ziemko niżej niż najniższy punkt na waszej mapie. Bo inaczej zaczniecie pływać po mapie i to niezbyt dobry temat będzie. Backdrop to macie te wszystkie górki, nie górki. No ja zostawiam, bo nie mam lepszego, tak jakby... No nie mam lepszej rzeczy do tego, nie? Drzewka. Jak chcecie, możecie sobie stawić kilka sztuk. Ja usuwam, bo mi to niepotrzebne, bo ja chcę mieć pustą mapę. A sobie gdzieś tam jakieś teksturki wgram później, jakieś tam drzewka fajne. Ravenport, czyli cały transform z wszystkimi drogami, pierdółkami. To już jest pełna dowolność. Ja wywalam, bo ja chcę mieć czystą mapę. Odsuwam się, żeby widzieć całą mapę. W tym momencie wybieram sobie to narzędzie do podnoszenia i opuszczania terenu. Radius sobie ustawię, nie wiem, na 200 w sumie. Opacity na 1, hardness na 1, value na 1. Prawy wcisk myszki i ciśniemy. No i jesteśmy po przyspieszeniu. I w tym momencie, jak widzicie, mapa już jest chyba idealnie płaska. No wiadomo, to już jest kwestia tam... Ja tego nie potrzebuję, bo ja swoje podstawki gdzieś tam już na kompie mam. Więc jeśli gdzieś się nie wyrównało, no to już tak jakby mój problem. Wy musicie na to sobie uważać, no chyba, że chcecie mieć jakieś górki. Dobrze, to mamy, więc teraz przechodzimy do drugiego narzędzia. Czyli tego tam czerwonego łówka. Ja sobie tylko zmienię jeszcze teksturę na trawę. To oczywiście jest dowolność, no ale ja wolę zaczynać od trawy. Lewy przycisk myszy. I jedziemy od prawej do lewej, od prawej do lewej, od lewej do prawej. I mamy to usunięte. Jeszcze przy okazji tylko to, tak jak wam mówiłem o tej wodzie, to sam jej nie poprawiłem, kurczę. To już moment. Odznaczam ołówek, zaznaczam wodę. O, woda mi się pojawiła, cały transport z wodą. I przesuwam go. Tak jak mówiłem, trochę niżej pod mapę. To jest jako cały ten, to już cały tak przesunę. Później sobie tam gdzieś to dostosuję. Na razie to tam ma być tylko to, że nie ma mi pływać ludek i to mi wystarczy. O, tu jakieś pominięte jest. Mniejsza z tym. Kolejny proces to jest wzięcie tego... W tym terrain editing musimy brać foliage layer painting. Wybrać sobie terrain detail. I zasadniczo wystarczy tylko sobie jeszcze... Zaznaczę sobie teren na pewno. I teraz prawy przycisk myszki i jedziemy, żeby się zmazały pola. Jak widzicie, już się w miarę wymazały. Tak jakby, no tu nie ma filozofii, więc nie będziemy się nad tym rozwodzić, czy gdzieś tam ominąłem, czy nie. Dobra, to mamy. Więc wybieramy opcję kolejną, czyli niebieski pędzelek. To jest tak zwany tip call, czyli kolizja, gdzie nie może tam się coś wysypywać, coś tego. I tak samo prawym przyciskiem sobie to wymazujecie. Bo my nie chcemy mieć tego, żeby się gdzieś nie mogło wysypywać, bo nie wiemy jeszcze, jak mapa będzie wyglądać. To tam zawsze możecie sobie namalować. Lewy przycisk myszki i zamalujecie ten tip call. Nie ma problemu. To trzeba wymazać. Przynajmniej ja wymazuję. Wy zrobicie, jak chcecie. Tak samo farmlandy. Ustawcie sobie na jedynkę na przykład. I lewy przycisk myszki i ciśniemy. I w tym momencie, jak to zrobimy, to mamy jeden wielki farmland. To jest przydatne do testowania mapy, bo przecież farmlandy to można malować w każdej chwili. To nie jest jakaś filozofia, ale też poradnik gdzieś tam mam w zanadrzu. I jak już to mamy, to wtedy mapa jest już prawie podatna na modyfikacje. Zapisujemy, czekamy. Jak mamy zapisane, to możemy sobie cisnąć dalej. A tu jeszcze raz zapisuję. No dobra. Teraz przechodzimy do naszego tego folderu. Czyli jesteśmy w moich dokumentach. Wybieramy sobie ten nasz folder. Tylko gdzie on jest. Tak, on uciekł tu. Mamy. Jest mapa EDEC. Sobie ją kopiujemy. Jak widzicie, już tam parę razy testowałem temat. Żeby się na pewno nie pomylić. Wklejam sobie to tutaj. Teraz co mogę wam jeszcze pokazać, żeby przystosować. Mogę na pewno wam pokazać edycję modmap, czyli na przykład sobie zróbmy tutaj sobie zróbmy edziaszkowo, no czemu nie? Dobra, to mamy.
I tutaj możemy sobie też zmienić. Teraz nie pamiętam, które było od którego. Jedno to jest wyświetlanie nazwy na liście modów, drugie to jest wyświetlanie nazwy już tak na tym obrazku mapy. Nie pamiętam, które jest które, no to sobie wytestujecie. Ważne jest to, że jeżeli macie tłumaczenie na angielski i niemiecki i przede wszystkim każdy inny niż polski, to nie możecie użyć tam polskich znaków. Jak macie, tutaj napiszę na przykład Łódź, to już jest źle. Musicie zrobić, przy tłumaczeniu angielskim, musicie zrobić LODS. I wtedy wam się Giant Software nie przypierdzieli do tego, że macie coś nie tak, więc to warto zrobić. Tutaj możemy sobie napisać, nie wiem, taki description. Napiszmy sobie, bo czemu by nie. To tak samo, napiszmy sobie, bla. I zapisujemy. I w tym momencie, a jeszcze autora może sobie zmienimy, żeby nie było. I elegancko wszystko jest. Kolejną rzeczą, którą mogę wam jeszcze szybko pokazać, to jest opcja tutaj naszych icon i map preview. One są zapisane w formacie DDS, więc trzeba sobie to odpalić przez... Ja na przykład wybieram Paint.net. Wy wybierzcie co chcecie, to jest jakby dowolność. Tu sobie narysujemy cyk. Sobie narysujemy traktor. Taki o. Full najlepszy. No nieważne, chodzi tylko o to, żeby to edytować. Jak widzicie, jest zmiana. Tu sobie napiszę jeszcze dek. I sobie robimy zapisz jako. I tu jest ważny temat. Zapisujemy tak jak nazwę taką jak nam podało, czyli map preview. Klikamy zapisz, czy ten plik istnieje, czy zamienić, tak. I schodki zaczynają się tutaj, bo tu wybieramy TXT1 i nie generujemy mipmap, bo to nie jest obraz 3D, to jest zwykły obrazek. To jest ważna sprawa. Klikamy OK, jest git. Tak samo możemy zrobić z ikoną. Też możemy tu narysować tego. Jakieś, nie wiem, cyk. O, no i fajnie. I sobie robimy zapisz jako. Icon, cyk. To już Paint.net wam podpowie te ustawienia, bo znaczy wybierze te ostatnio wybrane ustawienia, więc mamy dokładnie te same, robimy OK, jest gitara. I w tym momencie już mamy zmienione. Co mogę wam powiedzieć jeszcze? Przy map preview i icon nie możemy zrobić przezroczystości. W sensie nie może to być przezroczyste, musi mieć jakąś tam cokolwiek, jakieś tło jednolite, a typowo jakiejś przezroczystości być nie może. Stąd wybrałem DXT1. Po pierwsze to zmniejsza rozmiar pliku, po drugie no, nie ma sensu używać czegoś, co obsługuje przezroczystość, jeżeli my tej przezroczystości nie mamy. Żeby wszystko było dobrze i poradnik był kompletny, edytujemy sobie default vehicles, to jest od razu w folderze mapy. Zostawiamy sobie tylko te XML, vehicles, zaznaczamy wszystko i usuwamy, bo te pojazdy i tak będą w jakichś losowych miejscach, więc nie ma sensu tego trzymać, lepiej wywalić i mieć spokój. Kolejna rzecz, default items, czyli budynki. To jeżeli chcecie, możecie sobie skopiować gdzieś tam na ten sobie, tak żeby wiedzieć jak to robić. Aczkolwiek też gdzieś w którymś poradniku to pokazywałem, więc też nie ma sensu tego nie wiadomo jak trzymać, ale no jeżeli chcecie, to sobie trzymajcie. Byleby na razie to usunąć, bo one tam ścieżki są złe, wszystko jest źle. I no jeżeli już w ogóle gra wam to wygeneruje, to będzie to gdzieś tam w powietrzu, no bo mapę edytowaliśmy, więc najlepiej sobie to wywalić i mieć spokój, przynajmniej na tą chwilę. Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, a nie, przedostatnią, to są transport missions. To tak samo można wywalić, bo te misje będą w jakichś losowych miejscach. Tak samo możecie sobie gdzieś jakąś kopię zapasową zrobić, żeby wiedzieć jak to później tworzyć, jeżeli w ogóle chcecie, bo nie wiem czy ktoś tego używa w ogóle. Ale jeżeli używa, no to możecie sobie gdzieś tam kopię zostawić. Tu usuńcie, bo to i tak będzie gdzieś w powietrzu, nie wiadomo gdzie, więc no bez sensu to trzymać. I ostatnią, chyba już ostatnią rzeczą, to jest map US Farmlands, czyli nasze farmlandy. Ja proponuję zostawić sobie tylko jeden, ponieważ tu, jak mówiłem na poradniku z farmlandów, tutaj musi się zgadzać. Jeżeli mamy namalowany na mapie jeden farmland, to jedna linijka taka musi być. Dobra. Tu sobie zrobimy jeszcze tylko
price per hektar może sobie zostać taki jak jest, ale to nam mniejsza. No to rozwijam się na tym w innym poradniku. Tutaj mamy farmland ID 1, czyli ten co mamy namalowany. Dodajemy sobie tylko default farm property równa się dwa cudzysłowy true. To nam dodaje prostą opcję, bardzo prostą wręcz, czyli że farmland będzie od razu kupiony. To wiadomo, pomocne od razu, gdy sobie mamy testować mapę. Wiadomo, farmlandy to się robi gdzieś przy końcu tworzenia mapy, no to lepiej mieć taki jeden duży farmland i od razu sobie testować, czy wszystkie funkcjonalności działają. Ewentualnie zawsze jak coś to z poziomu gry można go sprzedać, więc w czym problem? Ale to już wasz wybór. Dobra, wszystko chyba edytowaliśmy, przechodzimy do gry. O, jest Edek. Jak widzicie, teraz mi się zmieniła nazwa na Łódź tutaj. A tu mamy Edioszkowo. Czuję się pomyliłem, chyba i odwrotnie powiedziałem, ale tak jak mówię, no to i tak zwykle tam każdy daje to samo nazwę wszędzie, więc to nie ma żadnego większego znaczenia. Ale no... Ale jak tam uważacie? Ja sobie z mojej wielkiej listy modów wybieram tylko Easy Development Control, bo tylko to mi się przyda. I klikam Start. Sprawdzam, co się w logu dzieje. Jest czyściutko, więc jest elegancko. A, start pointu nie poprawiłem. Jak mi się zostały mi krzaczki pierdółki, no myślę, że każdy już to potrafi usunąć. Ale no, to już tam. Kwestia tego, że to już usunięcia, to chyba każdy będzie potrafił. Dobra, ta nasza PDA, czyli całe ten został taki jak był, więc nie ma sensu tutaj się bawić. A sobie kupimy jakiś ciągnik. Dobra, w sumie styknie. Jest, no tu jest miejsce, gdzie był sklep, tam gdzie latają statki. Ale tak jak wiadomo, to jest work in progress, bym powiedział. Jak widzicie, jest wszystko ok, także wychodzimy. Więc to będzie tyle w tym poradniku. Także trzymajcie się, cześć!